Grażyna Szapołowska przyszła na świat w Bydgoszczy 19 września 1953 roku. Jest polską aktorką filmową, teatralną i telewizyjną. Aktorstwo zaczynała po maturze, grając 2 lata w ramach wrocławskiego teatru Pantomimy. Rok następnie, 1977, był dla Szapołowskiej momentem ukończenia warszawskiej PWSD, rozpoczynając swe 7-letnie występy w Warszawskim Teatrze Narodowym. Lecz jeszcze w trakcie studiów zaczynała grać w telewizyjnych serialach, m.in. w Lalce i 40-latku. Natomiast prawdziwy już debiut Szapołowskiej miał miejsce w Zapachu Ziemi, czyli dramacie psychologicznym produkcji polsko-jugosłowiańskiej. Później, bo w roku 1982 przyszedł czas na jej rolę w węgierskim filmie Inne spojrzenie i tego samego roku odegrała też rolę w Wielkim Szum. Uważa się, że przełomem, po którym kariera Szapołowskiej nabrała już regularnego tempa, była jej rola w komedii muzycznej zatytułowanej Lata 20, lata 30 w reżyserii Janusza Rzewskiego. Zagrała później w takich produkcjach Krzysztofa Kieślowskiego Jak bez końca i krótki film o miłości z roku 1988. Ta ostatnia produkcja przyniosła jej nagrodę Srebrnego Hugo Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Chicago, podczas gdy gdyński 13 Festiwal Polskich Filmów Popularnych nagrodził ją wówczas nagrodą za najlepszą rolę kobiecą. Lata z kolei 90. XX wieku były szczytem jej kariery, bowiem oddała takie kreacje jak Matka w Kronikach Domowych czy też Telimena w Panu Tadeuszu, które to filmy mu reżyserem był Andrzej Wajda. To właśnie rola Telimeny przyniosła Szapołowskiej nagrodę Orła, rzecz jasna na najlepszą kobiecą rolę roku 2000. Rok 2005 oznaczał dla Szapołowskiej wydanie jej zbioru opowiadań zatytułowanych Pocałunki, natomiast w 2011 zasiadła w jury programu TVP2 Bitwa na głosy. W późniejszych latach zagrała w takich filmach jak Karol Człowiek, który został papieżem, Tylko mnie kochaj, Ryś, Nie kłam kochanie, Różyczka, 1920 Bitwa warszawska, Pokaż kotku co masz w środku, Układ warszawski, Botox, Korona królów oraz 365 dni. Pierwszym mężem Grażyny Szapołowskiej był aktor Marek Lewandowski, z którym jednak rozwiodła się zaledwie kilka miesięcy po ślubie. Następnie poślubiła Andrzeja Jungowskiego, z którego ma córkę Katarzynę, urodzoną w 1978 roku. Trzecim mężem Szapołowskiej był dziennikarz Paweł Potoroczyn. Od 2002 roku jej życiowym partnerem jest przedsiębiorca Eryk Stępniewski. Mieszka w warszawskim Aninie.